Ja opowiem Państwu najpierw o idei, koncepcji i możliwościach CRS-tych rozwiązania, które właśnie wprowadzamy. Natomiast zanim to zrobię, może pokażę film dla tych z Państwa, którzy tak na szybko. Nie, to. Takie były początki, jak czasami patrzę na to i się tak zastanawiam, to pociesza mnie jedynie fakt, że inni liderzy polskiego internetu też zaczynali równie. Natomiast mieliśmy tą przyjemność, żeby być pierwszymi, tak jak w internecie mamy ten dosyć duży komfort, że firmy, które są pierwsze w jakiejś dziedzinie, w jakiejś kategorii, zwykle, jeżeli oczywiście się rozwijają, utrzymują tą pozycję. Potem drugie star wyglądało tak, więc tu już widać trochę więcej funkcjonalności. Widzą Państwo ten jeden, który oznacza
New Generation, jakiś tam lat temu 5. Tak jak mówię, funkcjonalności jest trochę więcej, nawet drzewko trochę przypomina to dzisiejsze, natomiast widać, że tutaj ręką grafika ten projekt nie został dotknięty, już nie mówiąc o Special Disability. Tak samo wygląda dzisiaj, więc tych funkcjonalności jest oczywiście dużo więcej, projekt jest bardziej przejrzysty i możliwości. Więc co się stało przez te 6 lat pracy rozwojowych? Przede wszystkim z naszej powiększyliśmy też, bo to są ludzie, którzy pracują przede wszystkim nad narzędziem, bo też oczywiście też uruchomiliśmy w zeszłym roku na przykład działu kampanii mailingowych, media. Ale to są ludzie, którzy wspólnie z naszymi klientami, których jest w tej chwili ponad 350, to jest dosyć istotne, bo od nich też dostajemy bardzo pozytywne albo czasami konstruktywną krytykę, w postaci konstruktywnej krytyki, jakiś feedback, który nam się przyda i wykorzystujemy. W tym czasie stworzyliśmy ponad 50 nowych funkcjonalności. Powiem tylko o części z nich, bo dodawane są najistotniejsze z naszego punktu widzenia, czyli na przykład kwestie wysyłania SMS-ów, czy tam tester kreacji, hitmapa, targetowanie behawioralne, zmieniliśmy layout w międzyczasie, Państwo zauważyli, interfejsy API są, które pozwalają się komunikować z zewnętrznymi bazami danych, więc jest tego trochę. Uruchomiliśmy system w takiej międzynarodowej wersji, specjalnie mówię w wersji anglojęzycznej, tylko na to nakłada się możliwość korzystania czy używania SAR-y w różnych strefach czasowych, to jest dosyć istotne, gdy sprawdzamy raporty, tam mają godziny odbioru maila, mają dosyć duże znaczenie. No, tak jak mówię, jest tego sporo. Skąd tak naprawdę biorą nam się na to pomysły? No, my oczywiście siedzimy, myślimy, czytamy trochę o tym, co jest za granicą, różnego rodzaju serwisy. Obserwujemy konkurencję zagraniczną, ale tak naprawdę tylko kilka firm. Pierwsze takie wiodące firmy, bo mam takie poczucie, że nie bardzo odstajemy, jeśli chodzi o Polskę, w stosunku do tego, co jest w Stanach. Więc bardziej kierujemy się badaniami, które są robione na marketerach związanych z ich potrzebami, niż tym, co robią konkurenci nawet za granicą, która jest bardziej rozwinięta technologicznie od nas. Często te w kwestii funkcjonalności mamy okazję ich wyprzedać. No, rozmawiamy z Państwem też przede wszystkim. Mamy takie badanie, które odbywa się cyklicznie, jest 2 lata, badanie satysfakcji naszych klientów, gdzie dużą część poświęcamy pytaniom o to, co chcieliby Państwo dodatkowo widzieć w systemie, jakie funkcjonalności, z czego Państwo korzystają, z czego Państwo nie korzystają i z czego by Państwo chętnie korzystali. Rozmawiamy, dzwonimy, i myślimy przede wszystkim, tak? Więc tych sugestii klientów jest trochę, ja się potem jeszcze na nich skupię. Tak powstaje harmonogram prac systemowych, to jest jakaś tam jedna z ostatnich wersji, najpierw po prostu w dokumencie Word, a potem do projektu są przypisywane podobnie osoby, które będą go realizować. Natomiast pojawiają się jakieś tam potencjalne problemy. Tak naprawdę, jak Państwo widzą, tutaj drzewko po lewej stronie, powoli nam zaczyna brakować miejsca. To jest główny problem. Tych funkcjonalności jest już sporo, więc z takich zagrożeń możliwość przeładowania SAR-y nowymi funkcjonalnościami, które przez dużą część naszych klientów czy naszych użytkowników nie będą wykorzystywane, to jest pierwszy potencjalny problem. Druga kwestia to trudniejsza nawigacja. Im więcej funkcjonalności, im więcej możliwości, to tym trudniejsze nawigowanie, tym mniejsza intuicyjność i dłuższy czas dochodzenia do rozwiązania często podstawowych problemów. Zawsze też mamy więcej pomysłów. Tak jak mówię, dzięki Państwu, dzięki klientom, dzięki użytkownikom, dzięki obserwacji tego, co się dzieje gdzie indziej. Więcej pomysłów niż czasu na ich realizację. Mamy niestety skończone zasoby, jeśli chodzi o ludzi, jak i o czas po prostu. No i przyznajemy się bez bicia, nie wiemy wszystkiego najlepiej, więc chętnie byśmy Państwa czasami posłuchali, a najlepiej część oddali Państwo, więc pojawił się taki problem, takie wyzwanie, jak sprawić, żeby każdy otrzymał potrzebne mu funkcjonalności. Każdy z Państwa, czy większość Państwa działa w zupełnie różnych branżach, ma różne potrzeby dotyczące komunikacji e-mail marketingowej. Jak sprawić, żeby każdy był w stanie otrzymać potrzebną mu funkcjonalność, korzystając z systemu, żeby było proste i intuicyjne. No i co zrobiliśmy? Jeszcze raz przyjrzeliśmy się dokładnie badaniom. To jest na przykład, to są serwisy, które tam mniej więcej śledzimy jako ciekawe.
ciekawostka. To jest badanie Dayton Media ze Stanów. Ono było w koniec zeszłego roku robione. Wyniki były opublikowane na początku tego roku. Z tego co pamiętam, jest robione na liście marketerów z Fortune 1000. No i tutaj wyszło nam przede wszystkim, że targetowanie jest takim istotnym trendem we wszelkich działaniach marketingowych właściwie, czyli dopasowanie, odpowiednie dopasowanie przekazu do odbiorcy. Co tu mamy jeszcze? No mamy analizę i mierzenie, tak, skuteczności, natomiast no tutaj dużo więcej nie możemy zrobić poza jakimiś tam analizami postklik, spięciem stare z Google Analyticsem, rozwój czy wzrost baz adresowych. Tutaj też to są tak naprawdę jakieś jednorazowe działania, konkursy, akcje specjalne nakierowane na powiększanie baz adresowych. Natomiast skupiliśmy się na tym pierwszym, jako strony technologicznej. No i jeszcze raz, jak ja mówię, wsłuchaliśmy się w to, co Państwo mówią. Co Państwo mówią? Expander. Pierwsza z marek, która się zwróciła do nas z tematem związanym z personalizacją, czy właściwie dostosowaniem treści wiadomości do poszczególnych użytkowników. Mają kilkuset doradców, z których każdy obsługuje swoich klientów i chcieli, żeby ta komunikacja wyglądała indywidualnie. To znaczy, żeby każdy klient otrzymywał maila od swojego doradcy. No ale to było absurdalne, oczywiście, żeby każdy wchodził do systemu, logował się i wysyłał do swoich, nie wiem, 20, 30, 50 klientów maila. Powinno to się odbywać w ramach jednej kampanii, więc dostosowanie pola bot do użytkownika było tutaj rozwiązaniem, które było pożądane. Kerfur zapytał nas, czy możemy wysłać kody tekstowe. Mówiliśmy jeszcze wtedy. Lot powiedział, że chciałby wysyłać wiadomości przypominające o tym, żeby odprawić się online na 2 miesiące przylotu, dlatego że to optymalizuje proces biznesowy, w którym jest odprawa na lotnisku, zmniejsza koszty, więc im więcej ludzi odprawionych online, tym lepiej. Warto wysyłać maile do tych osób, które wylatują akurat za 2 dni. Pani chciał wykorzystywać w swoich newsletterach dynamiczną treść. Ja podobnie chciała, żeby każdy z newsletterów odnoszący się do poszczególnych sklepów różnił się w pewnym zakresie swoją treścią. Czy to było możliwe do tej pory? W pewien sposób było. Oczywiście mamy wyszukiwarkę, która pozwala wyszukać w całej bazie adresowej odpowiednie osoby według określonych kryteriów, na przykład miasta, daty urodzenia czy płci. Więc na podstawie tak zdefiniowanych kryteriów tworzone były grupy adresów, no i jedna kreacja była wysyłana do jednej grupy, druga była wysyłana do drugiej grupy. Działało bezproblemowo, ale pojawił się pewien problem, o którym powiem za chwilę. W podobny sposób to działało, jeśli chodzi o targetowanie behawioralne. Też taki